No i pięknie wygląda dom na bagnach. Jeszcze tutaj tylko trzeba poogarniać temat. Chociaż zastanawiam się, czy tutaj też nie zrobić balkonu. Chwila, zobaczę z drugiej strony, jak to wygląda. Ta pikseloza. No można by było, słuchajcie, z drugiej strony balkon kombinować. Teraz zobaczymy. Co na stranę? Dobrze, tam jest pięknie. Siema, Konrad. Dobrze cię widzieć. O, away! Kopelat! I małpa! Dobrze was widzieć. Ta, może nie przesadzajmy z tymi balkonami. Jest to jakaś myśl. Co tam oczy krwawią? Dobrze jest. Piękny dom. To jeszcze stali bywalcy Simsów mi powiedzą, czy te rzeczy, które wytwarza czarownica, czy da się je jakoś cheatować, zrespawnić. Czy niekoniecznie. Też słuchajcie, zawsze można tutaj wyciąć kawałek i po prostu tu pociągnąć dalej dom. Chwila. I będziemy mieć więcej przejścia. Robimy, słuchajcie. Dzień poproszę. I tutaj taki mikrodaszek tylko. Właśnie miałam dachy chwilowo zdjąć, bo będzie budowanie okien. Olso nowa! To w takim razie któraś z nas musi wyjść w tym momencie. Teraz pytanie, czy tu zrobić taki dach? Nie dach, tylko murek, czy ten? Czy nie? Czy ogólnie mam wrażenie, że cały ten dom wyglądałby lepiej, gdybym go jednak całego na zielono pomalowała. Tak jakoś mi się wewnętrznie wydaje, ale mogę być w błędzie. Spróbujmy. Mech. Teraz mdło i nudno. Chociaż z drugiej strony, jak będą zielone, znaczy czarne dachy do tego. Tak? To cały czas ten sam live'aj empatyczna. Kup mi coś z morciu! Kup coś pysznego! Młotusiowi, poproszę. Kup mi dużo i dobre! Dobra. Ten dach tutaj na pewno zostaje, więc można dać ten taki szpiczasty. Oj, za duży chyba. Oj, chyba mnie poniosło deczko. Te szpiczaste dachy to się tak dziwnie budowało. Aha, tutaj nie będzie chciało to działać w ten sposób. Nie. Bo jak zrobię tak, to będzie znowu dziurawy. A ten? Czym się różni od tamtego? Nie no, słuchajcie, jak grzyb. Dokładnie, Pyron.
przede wszystkim to ja bym ten domek tutaj sobie zalepiła, zanim położę dach. Bo później będzie przypał. I nawet jak porobię dach normalnie, to będzie śnieg w środku. Tak, to wyglądało bardzo źle. Taki zrobimy. Ta-dam! Piękny. Dobra, kształt można zostawić, ale trochę wielkość. Trzeba będzie ukrócić. Dobra. Wciąż nie. A jak zrobię tak? O! No i pięknie, słuchajcie. Jest? Jest wieża. Dobra. Teraz tutaj trzeba ogarnąć temat. Zastanawiam się... Dziękuję. To było w tym momencie najbardziej potrzebne. Zrobimy tak. Ja wiem, że wy już jesteście chorzy od mojego kombinowania, ale niestety to jest to, dlaczego nikt nie chce grać ze mną w Minecrafta i to jest to, dlaczego nikt nie chce grać ze mną w Konana i dlaczego ja sama rzadko gram w Konany i inne takie. Bo ja za dużo kombinuję. I mi się nic wiecznie nie podoba i nie jest żadna gra w stanie zrealizować moich wizji, koncepcji. I później się właśnie dzieją takie sytuacje, że ja siedzę na przykład 20 godzin i buduję dom z gówna, błota i liści. I się wkurzam, że gra nie przewiduje moich rozwiązań. Że ja bym chciała inaczej, a gra jednak wie lepiej. I jest to bardzo często przyczyną jakiejś frustracji u mnie w grach. Frustracji. I dlatego... Po prostu często zdarza mi się tam unikać grania w gry z budowaniem, bo to się później właśnie tak kończy, że na przykład tu bym chciała okno, które jest po środku, ale nie ma okien, które są po środku, a jak są, to z innego zestawu i ja już wtedy, wiecie, żyła, nie? I znowu tutaj jest niesymetrycznie w środku i trzeba kombinować i wiecie, to są takie mikrofrustracje młoci, nie? I gdyby był 39, to pewnie ja bym była tym akwarelistą. Bo nie da się, wiecie, zbudować równo w Simsach, nie? Także... Tak. Gdyby to rozwiązać w ten sposób... I tam porobić jakieś takie łożeczy, te one... Postawić tutaj spanko dla psów i inne takie. Adamku, ja myślę, że nie tylko pod tym względem. Że jeszcze pewnie by się coś znalazło. Jej! I pozdrawiamy Ciasteczko, która właśnie po raz kolejny została dzielną legionistką. Ja ci, Ciasteczko, dziękuję za wsparcie i platynowa lama dla ciebie na czacie. Dobra, to można rozwiązać tak. I tu by się zrobiło pokój... Chwila. Tu by był kibel, a tu byłby pokój na dzieci. Znaczy dziecięcy. To miałam na myśli. A tu by sobie Teo z Erutomanem poukładali życie. A tutaj się wlepi jakieś psy. Nuta fantastyczna. Co magia Game Jamu? O co chodzi? Bo nie wiem, coś mi ominęło. Chyba chodzi o to, żeby się ocena wkleiła siatkę swojego domu. A, okej. Okay. Słuchajcie, co z tą siatką, to były po prostu przejaja, bo
To ja chwilę dopuszczę, puszczę na chwilkę łapki z komputera i wam opowiem. Dobranoc, kadawerynko, dobrze ci było zobaczyć. Hej, Terku! Ominęło cię pytanie o imię twe. Dobrze cię widzieć. Słuchajcie, robiliśmy grę na Game Jam. Jak powszechnie wiadomo, gry na Game Jamy robi się szybko. Robi się szybko i przeważnie, że tak to brzydko ujmę, bardzo boleśnie. To wynika z tego, że trzeba w bardzo krótkim czasie zrobić dużo modeli, napisać dużo kodu i po prostu, chociaż są ogromne starania, to większość tych rzeczy po prostu wygląda najzwyczajniej na świecie jak gówno, błoto i liście. I to nie jest tak, że ktoś się po prostu nie starał, czy nie chciał zrobić dobrze. Najczęściej to jest tak, że po prostu nie było czasu. Najzwyczajniej w świecie nie było czasu. I tak były momenty, w których Wiślcowa łapała się za głowę, bo młotce się włączyły, wiecie, bo ja muszę mieć równo, bo ja muszę mieć przemyślane, bo ja muszę mieć ładnie i tak dalej. I skończyło się mniej więcej na tym, że ja robiłam rzeczy, wiecie, z prędkością 1 na 3 godziny, a Wiślcowa robiła rzeczy z prędkością 1 milion na godzinę. I w pewnym momencie ja się tak zastanawiałam, jak to Wiślcowa robi, że ona tak, wiecie, napierdziela i to wszystko dobrze wygląda, fajnie działa, nie? Ale po prostu jest z prędkością światła robione. I w pewnym momencie okazało się, że zaczęliśmy... Tak, robiliśmy grę ja, Miron i Wiślcowa. Buziaki, empatyczna, dobrze ci było zobaczyć. I słuchajcie, sytuacja wyglądała tak, że w pewnym momencie już zaczęliśmy mieć bardzo mało czasu i przestałyśmy się z Wiślcową, że tak powiem, nad tymi modelami aż tak spuszczać, że tak to nieładnie ujmę, i zaczęłyśmy recyklingować modele. O co chodzi z recyklingowaniem? To jest praktyka, którą na dobrą sprawę chyba każdy stosuje. Robi się to po to, żeby po prostu, wiecie, modele, które są dobre, ładne, działające, i tak używać, tak? W sensie coś tam się rozciągnie, coś tam się przekręci, to dalej dobrze wygląda, więc po prostu używajmy tego w grze. No i tak też czyniliśmy. Tak też czyniliśmy i zaczęliśmy recyklingować te rzeczy. Więc już nie pamiętam, do czego był mi potrzebny jakiś tam konkretny model. Ale to był model domku. Ja coś tam chyba, jakąś szopę budowałam, czy coś takiego. A, nie, przepraszam, miałam zbudować dom mieszkalny z szopy, którą wcześniej zrobiła Wiślcowa. No i wiadomo, wzięłam tą szopę i zaczęłam ją edytować. I słuchajcie, ja otwieram tą szopę, ściągam z niej deseczki, żeby je po prostu obkręcić w inną stronę i rozciągnąć trochę, żeby... Obkręcić, nowe słowo, okręcić, przekręcić o 90 stopni i rozciągnąć, żeby one po prostu chociaż udawały, że jest to inny budynek. Ja ściągam te deski, a tam pod spodem po prostu krew, pot, łzy i płacz. Słuchajcie, krew, pot, łzy i płacz. To, co ja ujrzałam pod spodem, ja w życiu nie widziałam... Wiślcowa, wybacz. W życiu nie widziałam tak zjebanej siatki modelu, nie? To po prostu była masakra to, co ja tam zobaczyłam. Pierwszy raz w życiu zobaczyłam coś takiego, a najgorsze jest to, że to działało. Po prostu dopóki nie zdjęło się tych desek, to co tam było pod spodem, to spełniało swoją funkcję, nie? Najlepsze jest to, że siedziałyśmy z Wiślcową na Discordzie i ja po prostu zdjęłam te deski i mój komentarz zaraz po tym, jak powiedziałam Wiślcowej, że wszystkie jej modele mi się podobają i są super, tak? Zdjęłam te deski i mój pierwszy komentarz był: ja pierdolę. Wiślcowa, co to? Ten tego jest, nie? A Wiślcowa siedzi i leje tam ze mnie. Kurwa, coś to nie było. I powiedziałam słowo na kanie. I słuchajcie, myślałam, naprawdę myślałam, że umrę. Chyba siedziałam z pół godziny i ryłam z tego. I co gorsze, po prostu wzięłam, nie poprawiłam tego, zostawiłam ten model tak jak jest. Zajebałam to tymi deskami. Przepraszam, znowu słowo. Także zaraz następne chrumknięcie.
Także opaćkałam to tymi deskami, srów grę, nikt tam nic nie widział, nie? Po prostu wzięłam te deski, sobie skopiowałam i nałożyłam na swoją siatkę. No po prostu... Ale słuchajcie, wisienka na torcie. Wisienka na torcie jest taka, że już po Game Jamie postanowiliśmy poprawić pewne bugi, bo tam w tej grze było trochę tych bugów, nie oszukujmy się. I poprawić to, jak rzeczy działają. I słuchajcie, było mi potrzebne, już nie pamiętam, chyba jakąś elektrownię poprawiałam, czy wiatraki i elektrownię poprawiałam. Dobra, więc tak, generalnie Wisielcowa robiła elektrownię i wiatraki i najpierw otworzyłam tą elektrownię Wisielcowej. Tam trzeba było tylko poprawić to, żeby dało się model tak zainstalować do gry, żeby on się tam kręcił. Takie koło tam było, które miało się kręcić, zresztą kiedyś zobaczycie. Siemalenko. I słuchajcie... ja otwieram tą elektrownię, zaznaczam wszystko, żeby zobaczyć, ile tam jest elementów, nie? I tam, nad tą elektrownią, ten, kto się orientuje w modelowaniu 3D, będzie wiedział, o co chodzi. Tam nad tą elektrownią taki jeden samotny werteks wisiał. On nie był podpięty do niczego, po prostu wisiał tam, był. Tak, to jest tak, jakbyście, wiecie, zrobili arcydzieło i na samym środku zrobili jeden czerwony piksel, który, że tak powiem, bije po oczach, tak? Tylko problem polega na tym, że jak się zrobi coś takiego w 2D, to jeszcze pół biedy. Ale jak macie taki jeden pozostawiony werteks, w kosmosie, że tak to powiem, to w momencie, kiedy to się wrzuca do gry, to silnik gry ten jeden werteks musi tam, wiecie, wrzucić i policzyć, nie? Taki werteks robiący absolutnie nic, podpięty do absolutnie niczego, wisiał sobie centralnie nad elektrownią, nie? Wisielcowa, to były trzy werteksy, ale trzy w trzech różnych modelach. A, trzy czerwone piksele, dokładnie tak, nie? Także, ale słuchajcie... tak, jak do tego doszło? Po prostu Wisielcowa, robiąc na szybko modele i je edytując, musiała pewnie ściąć kawałek modelu po to, żeby tam go inaczej porozwijać, nie? I prawdopodobnie ten jeden werteks to został po kasowaniu czegoś tam, nie? Ale słuchajcie, tak, jeden sandaryński piksel tam został. Ale to jeszcze nie koniec. Słuchajcie... słuchajcie, teraz jeszcze tego. Sceptron, co przeszkadzają, tak jak już mówiłam, silnik gry musi to policzyć. No ja wiem, nie zauważyłaś tego, tych wierzchołków. Robiliśmy to kręcenie z tych turbin tam, wszelakich, już jako patch do gry. No i nagle Miron do mnie mówi, no dobra, tylko popraw te wiatraki, nie? Co tam pcham się w kips Wisielcowa? No więc Miron mówi tam, popraw te wiatraki. Ja mówię, no dobra, no to poprawię, ale przecież one są dobre, co ty chcesz od wiatraków, nie? On mówi, no bo są przechylone. Jakie przechylone wiatraki? Dobrze są. Przecież wiatraki są przechylone. W sensie mają te łopaty przechylone, o to chodzi, nie? Żeby tam, wiecie, wiatr się lepiej łapał, odbijał coś tam, nie? Przechylone są, to tak nie działa. Słuchajcie, ja otwieram wiatraki Wisielcowej. A wiatraki Wisielcowej nie są takie, że wiecie, że trzymają pion, tak? Jakbyście wzięli poziomicę, nie wiem, czy wiecie, co to jest poziomica, ale jakbyście wzięli poziomicę, to wiatrak powinien mieć zarówno w poziomie, jak i w pionie, wiecie, no pion trzymać, tak? Żeby to było równe. A wiatrak Wisielcowej, słuchajcie, stoi ładnie pionowy wiatrak, ale to, co się kręci w tym wiatraku, to jest tak przechylone o jakieś, nie wiem, 30-40 stopni, także ten wiatrak jedyne, co by robił, to dmuchał w ziemię pod warunkiem, żeby się kręcił. Wiatru to on na pewno by nie złapał, nie? Wisielcowa inżynier. Także Wisielcowa dała radę. O, rety. Ale słuchajcie, dopóki nie musiałam tych wiatraków poprawić tak, żeby one się mogły kręcić, absolutnie nie było tego widać, nie? To tylko Miron znalazł tą krzywę. O, tak,
Wzorcowa inżynier, architekt, polecam. Absolutnie, producent, to nie jest koniec naszej współpracy. Jak najbardziej będziemy jeszcze współpracować, a naszą grę wam udostępnię, jak wgramy patcha. Bo tam dosłownie zostały trzy rzeczy do poprawienia. I czekam na te trzy rzeczy, żeby wam udostępnić. Także. No. Ta, panele foto, na pewno. O, ty może tutaj zrobić pod skosem też. Będzie chociaż udawało, że tak ma być. Słuchajcie, patrzcie. Że taki ładny dildo korytarz. O, pyk. No i się bariereczkę zrobi i będzie działczyć. I można by było też, słuchajcie, zrobić jednak w ten sposób, tak jak jest na dole. I tu zrobić okienka. Także, słuchajcie, jest gorszy architekt, nie? I to jest wśród nas, także... Buzi Wisielcowa, kocham cię! No może by to tak? Czy tak? No tak będzie wyglądało jak w szeregówce jakiejś. No ale dobra. Ja coś czuję, że po tym live'ie to mi Wisielcowa powie, ostatni raz ci pilnowała mnie. Możesz zapomnieć, torbo jedna. Więcej cię na live'ach nie pilnuję, tak mi powie, zobaczycie. A tu bym takie potrójne zrobiła, o. No i są. Dużo okien. Pewnie już zauważyliście, że ja w Simsach buduję mordercze ilości okien. To może to okno skasuję, a dam to okrągliutkie takie. Tylko, że tych okien nie można otwierać, a te wszystkie okna otwierasz, więc robisz sobie w Simsach takie oknozis. Tak, dokładnie. O, rety. Niestety prawdą jest, że ja muszę mieć wiecznie wyotwierane okna, wszystkie najlepiej. I Miron przy mnie zamarza. No też bym nie chciała tego myć. Całe szczęście oni mają służbę, także wiecie. Dobra, do każdego pomieszczenia da się wejść, do każdego pomieszczenia da się wejść. Mi on zerknie na memika. I teraz tutaj, co by zrobić z tym wszystkim? To bym zostawiła zamknięte. Najwyżej dodałabym te okienka takie, ło. Niech sobie będą. Tu może jakieś podwójne się zrobi. O! A tu zrobimy jakieś takie zabite dechami. Kościołowe. Czy nie zabite dechami? Może nie zabite dechami. Takie ło. No i pięknie. Porobione. Jeszcze tu by się pasowało coś od przodu zrobić. Dobra, będzie. Nikt nie będzie z tego strzelał. Dobra, i teraz trzeba ciemną ścianę tutaj domalować z boku. Żeby nie było tak, wiecie, jednolicie. Tylko teraz patrzę, że te ściany są w poprzek, a te... Dobra, nikt nie widział, co tu zaszło. To jest okej. Okay. Dobra. I tu z tej strony bym też zrobiła, tylko bym zrobiła tak. Tutaj ta klaustrofobia przy tej szklarni to jest po prostu mistrzostwo.
No dobra. Staram się czegoś tutaj nie poprzestawiać, żeby się dało przejść, bo teraz jeszcze jak te biedronki tam dowaliłam, to nie wiem, czy te simy sobie poradzą w tym miejscu. Czy ja sobie poradzę w tym miejscu w ogóle? Wiecie co, te biedronki można by było przestawić tutaj. Żeby te simy mogły sobie tędy przechodzić, a tutaj nie ma nic ciekawego, żeby tam... Teraz nie dojdą do teleskopu. Damy radę. Nie dojdą do teleskopu i do... Czekaj, teleskop można by było przestawić gdzieś tu. Jak ta pielucha jest. O, i może w końcu coś byłoby przez ten teleskop widać. Tego krzaka się walnie w ten sposób. I proszę. Teoretycznie powinni dać radę tu dojść. Ja mam move objects? Nie. Czemu to tak dziwnie? No dobra. Miałam zobaczyć, co to drzewo robi. A! Tutaj rzeczywiście podpowiadają, że mogę teleskop w ogóle na balkon dać. No po coś ten balkon rzeczywiście jest, ale on się chyba nie zmieści tutaj. A dupa się nie zmieści. Proszę. W domu niech stoi. Także najsuper balkon, będziemy na nim trzymać absolutnie nic, bo nic się tam nie zmieści. To w tę stronę ustawię ten teleskop, żebyśmy mieli pewność, że się dojdzie, a przynajmniej się patrzy gdzieś w stronę, gdzie można coś zobaczyć. O. Sceptą cicho tam. No sama dopiero to teraz zauważyłam. Zastanawiam się, czy zabierać tą gitarę stąd, skoro nikogo nie zabiła, kiedy grało się na deszczu. Dobra. Okna są, teraz dachy. Dachy. Spróbujmy najpierw automatycznymi załatwić sprawę. Tylko pewnie to mi zepsuje się. No ale dobra. Te nie. Te mieliśmy zostawić, okej. Okay. Tylko tu mi się nie zrobił daszek, bo jest... Ta chwila. Co ja robię? Co ja wyczyniam? Słuchajcie, to już jest ten moment, w którym młotka przestaje wyrabiać. Okej, okay, jest dobrze. Kolor dachóweczek myślę, że można taki ciemny zostawić. I teraz pododawać dachy tam, gdzie chciałam jeszcze. Czyli na przykład tutaj. Nie można łączyć z innymi obiektami. Kupa, bo jest ten. Mózgopierd. Bo jest okno. To co właśnie mówiłam, że czasem się tak dzieje. A tu są te takie śmieszne dachy jak u ćwirów, patrzcie. Może by dać je na samą górę spróbować tam. Z jakiegoś powodu tu się dało, ale tam się nie da. Ale mogłabym na razie to zabudować ścianą i wtedy się zrobią automatycznie. Dobra, zobaczę, czy tutaj te dachy na górze coś dadzą, czy nie będzie widać ich kształtów. Bo jak nie będzie, to szkoda się z nimi, że tak powiem, brzydko pitolić. Mech, nie widać. Dobra. To w takim razie trzeba będzie tutaj poprzerabiać troszeczkę. Ale spoko. Też zastanawiam się, czy tutaj robić ten daszek z przodu, czy nie. Chwila.
zrobi się, będzie wyglądało bardziej dziwacznie. Okej. W porządku i tutaj się jeszcze zrobi. Młotka kreatorka smaku i stylu. Ogarniamy. Za blisko Sima. Kitku, idź mnie stąd. Nie, to jest jakiś pies. Dobra, chwila. Trzeba Simy, znaczy te kity wpisać. I coś źle napisałam. O, proszę. Jeszcze mów objects. Dobra. Kitku się, piesku, wyprowadza stąd. Razem ze swoją kością. Proszę. Tak, to jest ten czas, żeby zapisać zmorko. Co mi przyniosłaś ze sklepu? Zmorko, co masz dla mnie? Jeszcze się nie zebrałam. No jak to tak? Proszę iść do sklepu. Przynieś mi pyszne. Dużo i dobre. Poproszę. Czy ten teleskop nazywa się Czarna Dziura? Tak, tak właśnie się nazywa. Wisielcowa, to akurat twój komentarz o tym, żeby zapisać, widziałam. No dobra, zmorkowy. Ja ci mówię, muszę sobie zrobić pager. Wisielcowa przypomina. Dobra, i teraz zrobimy automatyczny dach. Nie to. To. I pięknie. A właśnie, jeszcze jedno mi się przypomniało, bo jak się robi te automatyczne dachy, to pod nimi w ogóle trzeba i tak położyć deski. Wynika to z tego, że Simsy są głupie. Siema Taro, dobrze ci widzieć. I jak się nie położy tych automatycznych desek, znaczy nie automatycznych desek, tylko desek po prostu, to potem Simsy myślą, że jest dziura w dachu i robią śniegi. Nie wiem, czy wiedzieliście. Jest taki badżek. Robią śnieg w domu i że jest niby chłodno i tak dalej, więc to trzeba niestety zaklejać w ten sposób. Więc tak też uczynię. Konanie, nawet jak masz dach, to ci deszcz pada w środku, więc... W sumie racja. Dobra, to jest to. Piętro niżej tak samo, żeby nie padało do środka. Czy nie robisz sufitu? Ale przecież sufity się automatycznie robią, czy nie? Słuszna uwaga. Już zrobiłam dzień, żeby coś widzieć. Nawet nie wiedziałam, że w Simsach się jakoś robiło sufity. W sensie, że wiem, że da się je pokazać, ale że się da je robić, to nie wiedziałam. Gdzie młotka się uczy całe życie? Dobra. Mam nadzieję, że tu się nie będą zacinać. Tak, wiem, młotka ma manię, boi się, że się wszyscy będą zacinać. Że Simsy są emo. W porządku. Nie ma już nigdzie dziur. Dom jest szczelny. Marko, pisałem ci wcześniej. Mogłam nie zauważyć. Czasami, wiecie, trudno jest nadążyć za swoim własnym graniem i za czatem. Ja się naprawdę staram was czytać.
ale wychodzi jak zawsze. Tutaj są takie dachy z płaskim tyłem. Gra ich nie robi automatycznie. A ja wiem, tylko że z nimi też jest problem, jeśli chodzi o postawienie okien, więc po prostu zostawię automatycznie, bo widzicie, jak się robi automatycznie, to z jakiegoś dziwnego powodu gra nie ma problemów tutaj tego porobić, tak? Także po prostu zostawię automatyczne, a tam, gdzie będę chciała jakieś takie wydziwne, to sobie postawię i może tam nie będzie okien i będzie dobrze wszystko. Dobra. To jeszcze tutaj. Gro, proszę, nie rób mi tego. Nie mogę sobie wcelować. Jest, ok. No i ślicznie. I dachy się trzymają. I jeszcze tutaj trzeba tylko wykroić z powrotem. Biedne krzaczki z pieniążkami uschnęły. Uschły w sensie. Dobra, zaraz skończymy. Tutaj się słowotwórstwo robi powoli, coraz większe. I zmęczenie również, także... Proszę. No i patrzcie. Najpiękny dom, jaki widzieliście. Bądźcie ze mnie dumni. Powiedzcie, że jest ślicznie, nawet jeśli nie jest. Ale możecie powiedzieć zgodnie z prawdą, że sami byście takiego nie zbudowali. No i piękniej, to jest dom Teo na bagnach. Tu mogę jeszcze jedno takie okno, tylko nie wiem, czy się będzie dało, skoro już postawiłam... No, dupa. A nie, da się, czekajcie, da się. Pyk. Tadam! I Marko miał mi pisać, albo ktoś, kto umie cheatować, czy da się zrespawnić te czarownicowe rzeczy. Jakoś. W sensie to, co się tam tworzy w kotle, ten jakiś tam tron, lampę i coś tam jeszcze. No, teraz tylko w środku trzeba budować, to zapiszemy. Zanim Wisielcowa dostanie wścieku, nie? Nie da się. Okej, okay, to trzeba będzie przy pomocy Teo wyprodukować. Trzeba mieć wysoki skill w magii. No to się zrobi. Oj, na górze tu nie pomalowałam. Chyba, że to takie zostawić, takie dziwne. Takie ło. Tutaj pomalowany jest kawałek na zielono. Bo idea miała być taka. No dobrze. To teraz w środku, czyli to, co jest najgorsze. Czy ja wiem, że dużo ludzi lubi meblować i im to sprawia największą frajdę. Dla mnie to jest zawsze największa gehenna. Meblowanie i w ogóle robienie domu w środku. Bo zawsze jest coś nie tak. Zawsze coś mi nie pasuje. Oj, już robię dzień, dziękuję. No ale popatrzcie, na razie mieszczę się w budżecie. Chociaż jak patrzę na to, jak te pieniążki szybko znikają, to mam takie wrażenie, że jeszcze trochę i to mieszczenie w budżecie zaraz się skończy. A może by im tutaj zrobić jadalnię, taką małą, taką mikro. Już pewnie będą się ciąć. Nie, dobra, tam się wstawi salon. Jest wystarczająco dużo miejsca na takie jakieś dziwne rzeczy typu kanapy. I tak dalej. Tak, to dzieci. Właśnie, mam Move Object włączony. Proszę tu. I proszę tu. Bliźniaki syjamskie, słuchajcie. Bliźniaki syjamskie z psem.
Czy mogę sprzedać dziecko? Nie, znaczy mogę, ale tylko zero kosztuje, więc się nie opłaca. O, pros. Zostawiamy. Tymczasowo. A, jeszcze, słuchajcie, deski przed domem. Tutaj trzeba zrobić jakieś. Takie jasne? Takie ciemne? Chwila, trzeba dom cały zobaczyć, jak będzie wyglądało. Czy brązowe? Brązowe dziwnie. Czemu zmienić kolor dachu? Przecież śliczny jest. Ale możemy przejrzeć, jakie są dachy. Nach. Tu taki prawie turbomroczny. Ten czerwony można zostawić, słuchajcie. Ten podobał mi się najbardziej. Ten czarny, czarny, ten? Możesz to zamordować? Dziękuję. Czerwony. Się nawet siku, dobrze cię widzieć. Nic nie morduje, domek dla Teo buduje. Ale w sensie, że tak? Nie, to jest od czapy. Ten jest od takiej w miarę do przyjęcia. Ten ciemnobrązowy jest zbyt kontrastowy. Ten jest jakiś taki dziwny. Ten był w miarę do przyjęcia. Dobra, zostawię ten. I tak tego nie będzie widać. I pomaluję te deski. Albo te? Te. Niech będzie w podobnym tonie chociaż. Proszę. Ale teraz ten dach nie pasuje do... Słuchajcie, do tych ciemnych kafelek. Sceptrum ja tego nie używam, bo później Simowie dziwnie korzystają z przedmiotów. I trzeba ciągle poprawiać. Ale znamy koda. Tak, na szybko głosujemy. To już rozumiem, że ankieta poszła. No ten przynajmniej pasował chociaż tutaj kawałek. Dobrze, to głosujcie, a ja w tym czasie zacznę tam ogarniać w środku trochę. Tak, czerwony, kocham demokrację. Od razu mówię, że czerwonego nie robię. Nie no, po prostu złoto. Tylko pragnę przypomnieć, że czerwony wygląda tak. Albo tak. To jeżeli czerwony, to robię ten. Wygrał czarny. Czy to rozumiecie przez czarny dach?
Siema Pershing! I dziękuję Ci za ponowne zostanie dzielnym legionistą oraz za Twoje wsparcie. I oczywiście hapsz dla Ciebie na czacie. Oj, wybacz mu, Sizer, masz rację. Dobrze, czy to jest afroamerykański? Ósmy w pierwszym rzędzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czy to jest zielony? No dobrze, no. No dobrze, to zostało. Ja już po prostu. Ja wymiękam, nie? A ten drugi od końca, pierwszy w rzędzie, to jest brązowy. A przedostatni w pierwszym rzędzie, no to jest ten. Super ankieta, wciąż nie wiemy, o który dach chodziło. Ja idę tam. Tak, zrobię biały Inara. I idę tu meblować. Nie potraficie się zdecydować. To wasza wina, że ten dom wygląda jak kupa. Dobrze. To już te drzewka mogę wywalić w takim razie. To zrobimy tak. Jeszcze kota wywalimy, proszę. Czy ktoś śmiał jeszcze zostać w środku? Nie. Biurko na ulicy, ta. Dobra, to zacznijmy od tego, że serce każdego domu, czyli łazienka. Proszę bardzo. Kibelek najważniejszy. Zrobimy taki czarny, mroczny. Ale ja bym chciała taki trochę czarny, ale obrzygany. O! Dobra. I kafeleczki na ścianę. Nie, zbyt fancy. O! To wygląda jak po prostu kibel w starym domu. Spróbujemy znaleźć do tego kafelki na podłogę jakieś. O! Chyba, że takie jedne z tych jeszcze. Te są piękne! Takie, wiecie, jakby tu kiedyś była piwnica. Takie? Też. Dobra, zostawiamy. Jest cudownie. Trzeba teraz jeszcze taką firankę babciową. Babciowa firanka. O! Trzeba pamiętać, słuchajcie, że to jest dom czarownicy. Jest doskonale. Są zielone, odrapane, obrzygane drzwi i po prostu łaźnia jak z PRL-u. Tak, to się staje seminarium. Czekajcie, jak ja to urządzę, to zobaczycie, że będzie wyglądać jeszcze lepiej. O! Teraz zrobimy taki kwiatkowy kibel. Czekajcie, mu obrzeg trzeba wywalić, bo się wszystko zatnie. Co? Na Teo już miała piękny dom, Teo. Z taką zardzewiałą rurą, czy bez zardzewiałej rury? To jest chyba taka drewniana w ogóle, z jakiegoś powodu, ktoś zrobił drewnianą rurę.
Dobra, to zrobimy to. Tu się nie da. Bo jest przejście. Damy radę. Ja to wszystko tutaj pomieszczę, słuchajcie. Ja jestem mistrzem upychania rzeczy w Simsach, także... Dodatek ciasne przestrzenie, zanim to było modne. Dobra, jest prysznic. No i pięknie. Zobaczę, czy da się go jakoś jeszcze tak pomalować, żeby był jeszcze brzydszy. A to nie, to czekajcie, to jeszcze wezmę ten taki babciowy. Bo tu jest ten babciowy prysznic. O! Patrzcie na to. To nie wiem, gdzie tu się do niego wchodziło, którędy. Chyba tak. I się wchodzi tędy, bo jest tutaj niżej trochę. O! Proszę bardzo. Już robię zlew. Gdzieś to nawet był taki babciowy zlew do tego wszystkiego. Chyba było to, nie? O nie! Nie zmieści się. To będą mieli rączki w kuchni. A nie, to był ten babciowy. Czekajcie, to był ten babciowy. Tylko, że tutaj jak są te drzwi, to się ten, ale to można wyprostować te drzwi, skoro i tak teraz już tutaj tak to wszystko dziwnie wygląda. Także czekajcie. Proszę. Będzie ładnie kwioty widać też na tej podłodze. Zaraz poszukamy w takim razie bardziej, że tak powiem, pasujących ścian do tego wszystkiego, bo te ściany już nie pasują do tych babciowych kibli. Jakby to cokolwiek, kiedykolwiek do czego pasowało, nie? Ale okej. Dobra, zrobimy tu wejście do kibelka. Czy tu? Może tutaj, żeby się nie zacinali. Dobra. Jest okej. I tu się zmieści, słuchajcie, to jeszcze mam pomysł inaczej. Po prostu, żeby nie chodzić gdzieś tam daleko, to wchodzicie i prosto w kibel, nie? To jest teraz... Tutaj jeszcze jest aspekt ergonomiczny do tego wszystkiego. Daj przy schodach te drzwi. Mówicie? No tak, bo w sumie tutaj się na tym oknie też nic nie zbuduje. A tutaj by się zmieściła jeszcze kuweta. To jest jeszcze ergonomiczniej. No i tutaj można tą, nie niebieską, to chyba zielonkawą taką, która bardziej pasuje do kibla. To ta niebieska bardziej pasuje do kibla. Proszę. Aha, bo tu jest jeszcze ręczniczek. To zostawimy tak. No i patrzcie. O! Piękna niebieska łazieneczka. To zostawię białe. I do tego będzie piękna niebieska... Nie, tu się nie zmieści już niebieska kuweta dla kota. Zmieści się! Ja nie upcham? Nie zielona, bo była ekologiczna. Proszę, ja nie upcham, proszę was. I światło w kibelku jeszcze. I lustro. Siema, Wicior, dobrze cię widzieć. Ręcznik już jest przy tej szafce taki dziwny. Ale dobra. Ja myślę, że wszędzie oświetlimy Teo gargulcem. Ten gargulec na kiblu myślę, że jest doskonały. O, rety. Taką żarówkę chamską, no dobrze. Macie rację, tutaj żarówka będzie pasowała bardziej. Proszę. Nad kuwetą, żeby kotek trafiał. O! Też chciałam coś takiego... Nie, patrzcie, jest taka babciowa! Co my robimy taką zwykłą żarówką? Patrzcie na tą babciową. O! Zrobimy białą.
Proszę. No przecież złoto. Szkoda, że na szydełku nie jest wydziergane. Już wisielcowa. Już zapisuję. Idealnie. Teraz tylko trzeba jakieś takie babciowe ściany do tego wrzucić.